Cześć, jestem Ola, chodzę do drugiej klasy technikum w Dobrzyniu nad Wisłą. Jestem na profilu rolniczym i dzisiaj chciałabym Wam trochę opowiedzieć i pokazać to, jak tutaj się zajmuję moimi zwierzętami w gospodarstwie moich rodziców, bo moi rodzice prowadzą też produkcję roślinną i właśnie zwierzęcą, na której się dzisiaj skupimy. Chowamy łącznie 18 sztuk bydła, w tym 8 krów, które są w typie kombinowanym, ale my pozyskujemy z nich mleko, a reszta to opasy, jałówki, no i tam cielaczki, młode bydło. I tak, krowy są utrzymywane w systemie pastwiskowo-oborowym, czyli tak, w zimę przebywają na szopie i jedzą pasze, które zostały zebrane na wiosnę i lato, a na wiosnę są wypędzane i głównym ich pożywieniem jest trawa z pastwisk. A za to opasy i reszta, co pozostaje na szopie, jest utrzymywana w systemie oborowym, czyli inaczej zwanym alkierzowym. I tu jest już opas, tak jak u krów był opas półintensywny, to tak tutaj jest opas intensywny, czyli że mają mało ruchu i dużo, dużo jedzą. Boże, moich rodziców jakoś nie ma super wielkich standardów, to bydło niestety jest no, na uwięzi, ale jest na pewno, dostaje jedzenia, jedzenie na czas, dużo jedzenia, nigdy nie chodzi głodne, nigdy nie chodzi spragnione, nie jest bite i w ogóle moim zdaniem mają bardzo dobre komforty, mogą się swobodnie położyć, wstać, nie są jakoś mocno ściśnięte, no naprawdę moim zdaniem są szczęśliwe. Też są wszelkie interwencje, gdy tylko obserwacja jest bydła, gdy tylko widzimy jakieś tam stany, które nas zaniepokajają, od razu reagujemy, od razu dzwonimy do weterynarza, czy do niego jedziemy. No, od razu jest ta reakcja, żeby te bydło nie cierpiało. No i tak samo przy wycieleniach bydło może liczyć na naszą pomoc, nie jest z tym same, interweniujemy, gdy tylko potrzeba, więc no, na moje oko te warunki nie są jakieś super, jak w wielkich oborach, ale też nie są jakieś słabe. Moim zdaniem są wystarczające i te moje bydło jest szczęśliwe. Wydrapiemy pasulkę. Tak, jojku, jojku, jojku. Pasioleczka musi być podrapana, podwrótką, bo śwędzi cielaczka. Tak, śwędzi pasiulka. Ojojku, jak śwędzi podwrótką małego cielaczka. Tak, 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 śwędzi tutaj. No i to jest dowód na to, że te zwierzaki są tutaj bardzo, bardzo szczęśliwe. O. A teraz nadeszła pora, gdy te właśnie opasy i w ogóle bydło, które zostało na oborze, dostanie jeść. I teraz przed takim obszętem, takim konkretnym, dostanę jakby taką przekąskę, czyli będą miały, rozdam im teraz sianko. Thank you.
wypędzamy krowy na pastwisko. Reszta już poszła, zostały nam tylko dwie. No i ja się biorę do wypędzenia. Przedstawiam Państwu Pulpeta, najstarszą krówkę w naszym stadzie. Jest bardzo grzeczniutka, bardzo spokojna i bardzo, bardzo, bardzo fajowa. U nas krówki chodzą jeszcze na uwięzi, ponieważ były próbowane próbowaliśmy je wypasać na pastuchu. Ale niestety te krowy są dla siebie tak wredne, że po prostu no, każda chce rządzić, każda swoje miejsce tam w hierarchii trzymać. No i się bardzo, bardzo biją, strasznie się nie lubią, wodą się, no i by trzeba było stale po prostu je pilnować, a na to nie ma czasu, więc no, muszą chodzić, jak widać, bardzo tradycyjny sposób i na uwięź. Idziemy, żeby nie. Ale krówki są w miarę zadowolone, bo są przepolowywane parę razy dziennie, więc nigdy tej trawki nie mają braków, a w takie dosyć mocno cieplejsze dni to są parę razy dziennie nawet sprowadzane i pojone, żeby się mogły na spokojnie napić. No i łącznie krówków na pastwisku chodzi 6. Tam jeszcze w szopie zostają tylko już jałówki świeżo po ocieleniu lub które się mają ocielić. No i tak to jak ja jestem, to chodzimy tak w dwóch turach. To ja pomagam, to bierzemy albo po trzy, to bierzemy wtedy po trzy. A jak ja jestem w szkole i rodzice sami wypędzają, no to oni wtedy biorą po dwie i wtedy jeszcze po jednej. I tak się właśnie prezentują te krówki, które chodzą na pastwisku. Teraz właśnie idziemy przepolować krówki, bo już wyjadły. Teraz trzeba je troszkę posunąć na świeżą trawkę, żeby mogły dalej sobie jeść. Jak widać, to już wyżarły, odpoczywają sobie po posiłku. No, więc teraz trzeba im trochę przepolować. Krówki już przepolowane, jedzą sobie smacznie, a my wracamy do domu. No więc zbliża się już pora właśnie dojenia,
Więc pomału właśnie się zebraliśmy. Będziemy te krówki już zabierać do obory. One też już czekają na nas, czekamy aż po nich przyjdziemy i właśnie je zabierzemy. No w oborze dostaną jeszcze kiszonkę z kukurydzy razem ze śrutą jęczmienną. No i będziemy pomału przechodzić do takich czynności typowo udojowych, czyli masaż przedudojowy, dezynfekcja strzyków, udój i potem dipping. No ale tego już nie będę nagrywać, bo za dużo czasu by to zajęło. Więc no to my zabieramy krówki i na razie!